metropolia.bydgoska.pl. Zadowolony z tego dzisiejszego wyniku, czy troszkę taki niedosyt po czwartej serii apetyt był większy? Znaczy był większy, tak, i naprawdę wyszedłem dobrze ze startu, później się to potoczyło na tym pierwszym łuku, nie po mojej, totalnie po mojej myśli i jakby przyjechałem czwarty, ale no myślę, że suma summarum mogę być zadowolony. Byłeś tu chyba najbardziej najefektowniej jeżdżącym zawodnikiem. Walka z obecnym mistrzem świata Bartkiem Zmarzlikiem, z byłym mistrzem świata Artemem Łagutą. Z któregoś wyścigu jesteś szczególnie zadowolony? No tak naprawdę ze wszystkich wyścigów. Nawet przyjechałem czwarty, mogę wyciągnąć wnioski. To jest najważniejsze. No, wiadomo, że jakby z Bartkiem nie jeździmy na co dzień, bo jeździmy na zupełnie innych biegunach, ale pościgać się z Bartkiem i czy z Artiomem, no czy w ogóle z chłopakami, dzisiaj była stawka bardzo wyrównana i myślę, że każdy powinien wyciągnąć odpowiednie wnioski. Tor po tym pierwszym ściganiu, jak oceniasz? Dobrze, zachowuję się super, bez jakby niespodzianek. Wiadomo, że jeszcze jakby trzeba trochę rzeczy poprawić, ale początek sezonu, więc myślę, że dojdziemy do perfekcji. Plany na najbliższe dni, jakie masz? No mówię, no na razie mamy zaplanowany jakiś sparring w czwartek bodajże, piątek trening. Ale no tutaj się wszystko dzieje na bieżąco, więc jakby nie zamykamy się na inne opcje, więc jazdy mamy dosyć sporo, więc ta pogoda się stabilizuje, więc jest optymalnie. Myślę, że ta liga zaczyna się troszeczkę później, to dla nas tylko jest in plus, że możemy się przygotowywać, bo tych trochę silników mamy, więc trzeba każdy przejechać. Metropolia Bydgoska.pl